Halo, halo, cześć, witajcie z tej strony Everiles i witajcie w pierwszym odcinku drugiego sezonu Powrotu na właściwe tory. I tak, co się zmieniło? Na pewno możecie pierwszą rzecz już usłyszeć, która się zmieniła. Mam nadzieję, że jest dużo lepiej i że będę mógł wam w końcu zaoferować dobrą jakość audio, której no nie było w tamtym sezonie i jestem tego naprawdę świadom. Więc na ten sezon zaopatrzyłem się w nowy mikrofon, w tą samą energię i będziemy nagrywać, może nie tak często, ale będzie na pewno jeden filmik w tygodniu z powrotu na tory gwarantowany. A więc tak, rozpoczynamy Ligę Mistrzów. Będziemy grać z Budućnost pod Gorlicą. Można powiedzieć, że musimy się po nich przejechać. Takie 2-3-0 w pierwszym meczu, w drugim to tyle samo. I mam nadzieję, że będzie dobrze. Popatrzmy na jego kluczowego zawodnika. Jest to Nemanja Cawnić, przepraszam. No, zbytnio nie powala atrybutami. Popatrzmy. No, są zawodnicy prawdziwi. Ale cóż. Nasz skład na ten mecz, jak możecie zobaczyć, tylko jeszcze Darko Jefticia usunę. Mógłbym tutaj dać w sumie Skrzypczak będzie musiał zagrać. A więc tak. Miki van der Hart, Mohika, Sadka, Sobociński, Puchacz, Skrzypczak, Tiba, Amaral, Filip Marchiński, Jóźwiak i Gytkier. Poczyniłem też parę transferów. Znaczy się, teoretycznie to w sumie zobaczcie. Więc tak, straciłem 3,3 miliona euro. Zakupiłem, jak już było wiadomo, Bartosza Bidę za 2 miliony z kosztami dodatkowymi do 3 milionów 800, i zakupiłem także młodego, perspektywicznego Kacpra Majdana, który może się rozwinąć, ale nie wiem jak bardzo, po prostu aby na razie wzmocnił rezerwy. Reszta zawodników też od Unaia Garcia, który przyszedł jako joker na środkową obronę, i nie wiem czy go nie będę wystawiał, ponieważ jak naprawdę tutaj można zauważyć, jest niezłym obrońcą. No nie jest jakimś wyróżniającym się, ale jest naprawdę bardzo niezłym obrońcą, bardzo zdeterminowany, niezłe ustawianie się, waleczność, pracowitość i oczywiście typowo defensywne walory tego obrońcy. A jak na razie sprzedałem jednego piłkarza, jest to Tomasz Rogne, który powędrował do Tomsk, do rosyjskiej ligi. Mam nadzieję, że będzie tam sobie dawał radę. Chciałem za niego pierwotnie 1 700 000, jeżeli nie widzieliście albo widzieliście, w którymś odcinku powinno to być, ale no, poszedł za 1 300 000, nic praktycznie nie grał w tamtym sezonie, więc jak na takiego zawodnika myślę, że dobre pieniądze zyskałem. Jeszcze z klubu odejdzie Giorgio Cyrnomarkowicz, nie potrafię wymawiać tego nazwiska, pójdzie za 525 tysięcy, najprawdopodobniej do Orenburga, ponieważ za więcej nie chcę go sprzedawać. Jeszcze był Skoras. Skoras przechodzi najprawdopodobniej, jeżeli się zgodzi, na kontrakt Rakowa Częstochowy za 1 milion. Bardzo duże pieniądze Raków Częstochowa wykłada za tego 20-latka, a ja jako, że nie wiążę z nim jakiejś wielkiej przyszłości, pomimo że jednak ma ten potencjał, to za 1 000 000 euro sprzedam go. Jak tutaj widać, wydadzą cały swój budżet transferowy na tego jednego zawodnika. Jakby ktoś się jeszcze pytał, ja gram na sejwie z bety. Po wyjściu pełnej wersji Marek Papszun, przynajmniej to jest jedyna zmiana, jaką zauważyłem w polskiej ekstraklasie, zamiast tylko taktycznego kontrolę posiadania piłki,
W pełnej wersji ma Gegenpress, czyli dlatego Raków osiąga najprawdopodobniej tak dobre wyniki w Ekstraklasie i dlatego tak dobry jest ten trener polski. Więc myślę, że bez żadnego już teraz rozmawiania przejdziemy do pierwszego meczu z czarnogórskim zespołem, pierwszego w drugim sezonie. W sumie jestem trochę bardzo, jakby to powiedzieć, ciekawy, jak będziemy sobie radzić, ponieważ został Jóźwiak. Niestety tylko Szadas odszedł, który był, można powiedzieć, motorem napędowym w tamtym sezonie naszego Lecha. Ale za to jest Filip Marfiński, który no niestety jest niezadowolony, że nie może przejść czy to do Manchesteru United, czy to tam chyba widziałem Southampton próbowało go zakupić. Tymczasem nie wiem czemu na tym save'ie bardzo długo ładuje mi się wszystko, co związane jest z meczami, czy to scoutingiem, i dlatego pod koniec tego odcinka będę miał do was pewną prośbę, ponieważ jeszcze nie myślałem, że zaopatrzę się w edytor FM-a, więc pozwolę wam zadecydować, czy będziemy kontynuować tą karierę na tym save'ie, czy szybko po prostu przesymuluję jeden sezon, tak aby już nie było tych ścinek, tylko no tak jak mówię, tracić sezon, w którym zrobiło się 41 bramek, 41? 43 chyba bramki były Gitkiera w tamtym sezonie. Chyba 43, muszę to sobie zobaczyć. Dobrze, a więc jeszcze rozmowa motywacyjna. Powiemy im, że jeśli zagramy swoim stylem, to wygramy. Obrona, no moje oczekiwania są duże. Okej, dobra, kończymy odprawę. Zaczynamy pierwszy mecz w drugim sezonie powrotu na właściwe tory. Gytkier do Tiby. Catka. Podanie do... To było do Tiby. Marchwiński do Amarala. Na prawo. Ten niestety źle centruje piłkę i zawodnicy z Podgoricy mają piłkę przy swoich nogach. Zobaczymy, jak się rozwinie ten mecz. Jestem bardzo ciekawy tego naszej przygody. Garbić niebezpiecznie, ale Catka. Oczywiście. Skrzypczak do Gytkiera. Gytkier osamotniony. Laga na Jóźwiaka. Popatrzmy. Jóźwiak. Ale raso. Jak rasowy obrońca. Czyści to. I mamy rzut rożny. Amaral. Catka. Gytkier. W zamieszaniu w pole karnym. Aż Dragojewicz złapał tą piłkę. Jestem troszeczkę... To była taka typowa akcja z FIFA. Chociaż jak widziałem u VRC, którego serdecznie polecam, ponieważ teraz naprawdę niesamowity challenge sobie wymyślił. No takie tam bramki często się zdarzają na wślizgach. Iwanowicz, ale Van der Hart broni. Mieliśmy, no to nie było szczęście w sumie, nie no, było szczęście w nieszczęściu. Mogli strzelić, bo z ostrego kąta bardzo często w FM-ie trafiają się bramki, czy to z daleka. Mohika teraz, nie fauluj, dobrze. Bozowicz na lewo. Roganowicz, Bozowicz. Podanie do Iwanowicza na prawo. Puchacz czyści, podaje do Amarala. Za wolno, mi się wydaje. Popatrzmy, Jóźwiak na prawo. Bramkarz wybija. Przejmuje Tiba. Tiba, Skrzypczak. Na prawo, tu jest Mohika. Ten oddaje do Jóźwiaka. Jóźwiak dośrodkowuje. Amaral. 1-0. Mówiłem. Amaral, Jóźwiak, Gytkier, Tiba. To naprawdę będą motory napędowe naszej drużyny w tej edycji Ligi Mistrzów. I mam nadzieję, że za ładne pieniądze może pójść Amaral, ponieważ kiedy sobie symulowałem save'a, ponieważ tak myślałem, czy przesymulować ten drugi sezon, tak aby wam tylko zrobić spis tego, jak mi poszło, i od razu zacząć od trzeciego sezonu,
ponieważ jednak miałem dylemat, czy poczekać na was, czy samemu po prostu to wszystko przesymulować. No i cóż, wybrałem, że przesymuluję za pierwszym razem i no tyle wam powiem, że szukałem save'a dosyć długo, tak abym mógł zacząć od nowa nowy sezon. I można powiedzieć, że musiałem ostatnie 4 mecze przesymulować, ale to raczej nic się nie stało. I tak mieliśmy mistrzostwo zapewnione. Tymczasem Amaral, ale Roganowicz pięknie broni. Gigitkier! Oj, przepraszam. Ależ gol! Ja nie myślałem, że z tego tu coś wyjdzie. Tutaj Skrzypczak oddał Amaralowi. Trochę przyspieszymy tą akcję. Amaral, tutaj Roganowicz. Krstowicz i Bozowicz nie wiedzieli, co zrobić, aż piłka trafiła do Amarala, a Gytkier ładnym strzałem podkręconym wpakował tą piłkę do siatki. Wow! Jednak konkret ekipa jest na razie na te słabsze zespoły. Chyba od tego albo od następnego roku w FM-ie będzie właśnie Eurocup 2. I tak myślę, czy to teraz, czy nie. A tymczasem puchacz, podanie, Roganowicz zbiera, ale Amaral, Mohika, Dragojewicz na posterunku. I dajcie znać też, czy piosenki w tle mogą zostać. Tymczasem Buducznost. Wow. No było blisko, ale Van der Hart łapie piłkę, podaje ładnie do Amarala, ten lewą stroną. Amaral strzał, ale bardzo, bardzo słaby ten strzał. I Dragojewicz, no wykazał się po prostu, jakby to powiedzieć, łapaniem, dobrym łapaniem piłki. Ja bym to puścił na przykład, nie mówiąc nic. Marchwiński, Sołociński, dosadki, ten do środka, Skrzypczak, od razu na prawo, do Jóźwiaka. Jóźwiak przerzuca tą piłkę do Amarala. Amaral, podanie, Gytkier, Tiba, co się tam podziało? Cawnić rzucił się na murawę i obronił tą piłkę. Tomikowicz wybija z rzutu rożnego, Sadka dochodzi do tej piłki, oddaje Sobocińskiemu, ten do Puchacza. No i koniec akcji, 82 minuta, a ja nie robię zmian. Zapatrzyłem się, wejdzie Kurminowski. Kto ma mało energii? Skrzypczak. A ja nie mam środkowego pomocnika. A to, żem zapomniał. Z prawego obrońcy zresztą też nie mam. No to Ciul. No to zrobimy tak. Amaral na lewo, Bida na prawo. Jeszcze jedna zmiana. O kurczę, tu będzie... może Sobocińskiego, bo on ma żółtą kartkę. I dam Chrzanowskiemu się troszeczkę rozgrzać. Gerbić. Milić. Krstowicz. Dziurić. Milić. Gerbić. Lewą stroną. I na szczęście Iwanowicz, nie udało mu się zmieścić tej piłki po długim rogu. Tymczasem my z lewej strony. Puchacz. Dośrodkowuje na Korminowskiego. I parę centymetrów nad bramką. Myli się nasz młody napastnik. Tymczasem kolejna akcja. Puchacz do Amarala. Amaral. Podanie. Bida. I Dziurić. No po prostu wbił tę piłkę do własnej bramki. Popatrzmy, jak to się stało. Tutaj Amaral. Myślałem, że Bida zdobędzie swoją pierwszą bramkę. A tutaj nogą Dziurić wpakowuje do własnej bramki piłkę i prowadzimy 3-0. Gerbić, Mohika przejmuje do Bidy. Bida, bardzo niedokładne podanie i piękna piłka. Iwanowicz, ale jest spalony na szczęście, ponieważ Iwanowicz to już zmieścił. Dragojewicz, Iwanowicz, Mić, Krzysztowicz, Raickowicz, przepraszam, do Gerbicia. Grbić lewą stroną, przechodzi pięknie, ale Sadka główką.
to było zagrożenie, bardzo duże bramki. Mogli zawodnicy z Podgoricy strzelić tę bramkę. Kurminowski wybija, Iwanowicz zbiera. Oddaje Mirkowiczowi. Ten szybkie dośrodkowanie Mochika. Dobre podanie do Bidy. I lecimy prawą stroną. Niestety nie zobaczymy tej akcji. I mecz zbliża się ku końcowi. O, jeszcze jedna z ostatnich akcji. Mochika wybija na rzut z autu. A jednak sędzia nie pozwolił skończyć tego meczu. Kończymy pierwszy mecz. 3-0. I widzimy się w drugim meczu też z Budućnostem. Okej, więc wracamy do drugiego meczu. Z Budućnost pod Goricą. Więc tak, pokażę, co się stało przez te parę dni. A stało się dosyć dużo, ponieważ... halo, zadziałaj mi. O, jest. Więc tak, sprzedaliśmy już właśnie Skorasa. Przyszedł Gazişehir Gaziantep i kupił od nas dwóch zawodników. Giorgio Cierno Markowicza za 700 tysięcy i Carlo Muhara za 500 tysięcy. W międzyczasie jeszcze był Aleksandr Jacenko, poszedł do Pogoni Szczecin, a z nim otrzymaliśmy Mateusza Łęgowskiego, który nawet wygląda ładnie. Mogę wam jeszcze powiedzieć, że niestety zła sprawa się dzieje. Niestety nie będę składał sprzeciwu wobec transferu, ale no niestety Puchacz odejdzie od nas. Oferta będzie wzrośnie do 3-400. Może spróbujemy. Tak, to moim zdaniem musi zostać wydany. Jego odejście osłabi zespół, no to faktycznie będzie większy pożytek. Błagam pana, no to błagać nie będziemy. Pierwsze czy drugie? A jego odejście osłabi zespół. Jest, dobra. Jednak się udało na wizji. Więc Puchacz nie zostanie sprzedany do Fenerbahce. A jeszcze on miał ofertę chyba przyjętą właśnie 3 miliony do Galatasaray. I tak myślę, czy anulować ją, czy mieć go. Bo jednak mam tutaj Stechowicza. A 3 miliony w te czy we w te, to niby... Dobra, ciul, odrzucam. Jeszcze czy coś się dzieje? Duarte Moreira do Chrobrego Głogów. Chcieli mi kupić Szymczaka. Pawlicki odejdzie. Dejewski też odejdzie. Parokrotnie Sobociński, czy to Jóźwiak, czy Marchwiński nawet od Manchester United. Co do Cerno... Nie wiem, czy mówiłem o Cerno Markowiciu. Tak. Chyba mówiłem o Cerno Markowiciu. Dobra, no to lecimy z meczem. Jedenastka prawie taka sama, jak w tamtym meczu. Tylko, że zamiast Marchińskiego jest Jeftić. I chyba Sobociński. A nie, Sobociński już był. Dobra, to mi się coś powaliło. Przepraszam. Tymoteusza Klubsia weźmiemy na ławkę. Za Skrzypczaka. I cóż, możemy lecieć. Czyli standardowy nasz skład, tak naprawdę. I co, mieliśmy 3-0 w pierwszym meczu, tak jak wiecie, dobrze. I teraz też celuję na dobry wynik, ponieważ no, to są jednak zespoły, które są słabsze, teoretycznie słabsze od naszych zespołów, ponieważ w prawdziwym życiu wiemy, jak to się dzieje, i nawet taki Riga FK, czy FC, FK albo FC, nie pamiętam już, potrafi wrypać dosyć konkretnie naszemu mistrzowi Polski, to chyba z mistrzem Polski grało, chyba tak, ale no cóż. João Amaral, ale znowu w obrońce, tym razem Roganowicz, a nie,
Jednak nie było nic od obrońcy i mieli aut bramkowy. Gojak do tyłu, do Sobocińskiego. Ten do środka, do Tiby. Ten szybki przerzut do Jóźwiaka na lewo. Ten na środka do Jeftića. Jak? Gojak. A jakby to Jeftić z pierwszej piłki uderzył, może byłby ładny gol. Taki bardzo spektakularny. Tymczasem Dragojewicz. Gojak zbiera. Gytkier do Jóźwiaka. Poda na lewo. Do Sechowicza. Sechowicz do środka, do Tiby. Ten do Jefticia. Od razu Jeftić do Gytkiera. Gytkier! I mamy bramkę samobójczą. Michajlo Tomkowicz. No przepraszam za ten śmiech, ale po prostu rozbawiła mnie niesamowicie ta bramka. Festiwal błędów. Bramkarz w swojego obrońcę. Ach, piękna asysta bramkarza. Mamy 1-0. Wow. A, wow. Dobra. Powiedzmy, żeby... Zażądajmy od nich więcej. A czemu by nie? Czemu by nie? W sumie tak myślałem, czy by nie sprzedać tego Mikiego van der Harta, żeby spróbować znaleźć na przykład miejsce dla Dominika Reimana. Ale no cóż. To może być też trochę inny save, ponieważ nie wiem, czy wam wspominałem, musiałem 4 mecze rozegrać, te ostatnie w tamtym sezonie, więc wyniki się trochę zmieniły, a teraz poprzeczka. Strzelał Grbić. I mamy kontuzję Jóźwiaka. Potencjalny uraz uda. Bardzo źle, bardzo niedobrze. Klub wchodzi. Rozmowa motywacyjna. Może zagrać na luzie. No i sprawiał wrażenie wyluzowanego. Gitara. Tymczasem Roganowicz do Perowicza. Przepraszam. Perowicz schodzi do środka, ale blokujemy piłkę i przejmuje Amaral do Jefticia. Ten długa piłka do Gytkiera. Gytkier będzie strzelał, ale Tomkowicz blokuje strzał. Czyli ten, który de facto strzelił bramkę samobójczą. Z prawej strony Tiba wykonuje rzut rożny. Bardzo głębokie dośrodkowanie na Sobocińskiego, ale no wysoko ponad bramką. Zmotywujmy naszych zawodników. Powiedzmy, pokażcie więcej zaangażowania. Tymczasem znowu przejmujemy piłkę od zawodników z Podgoricy. Amaral. Prawą stroną podanie do Gytkiera. Gytkier! Dragojewicz broni i paruje tą piłkę na rzut rożny. Znowu Tiba. Tiba jest przypisany do tych rzutów rożnych. Mam nadzieję, że się uda coś. Tiba. Bardzo daleko, ale po raz kolejny niepotrzebne takie długie zagranie. Muszę zmienić. Z lewej teraz Jeftić. Grbić. No to już było dużo lepsze dośrodkowanie. Klubś. Sobociński. Klubś do Jefticia. Ten strzela! Wow! To mogła być bramka Jefticia. Mogła być naprawdę bardzo ładna bramka. Dla naszego środkowego pomocnika ofensywnego. Tymczasem z prawej strony Mohika, Jeftić, Klubś, do Tiby. Przerzut na lewo. Tutaj jest Sechowicz. Na szczęście doszedł do tej piłki. Sechowicz. Do Amarala. Chociaż ładnie się piłka podbija. Jeftić! Dragojewicz. Broni. Tymczasem Lech Poznań z prawej strony, rzut rożny, Pedro Tiba. Znowu ten sam daleko wykonany rzut rożny, ale teraz było dużo bliżej po strzale jednego z naszych zawodników. Tiba znowu, tutaj jest Sobociński i znowu nad bramką wysoko. Dragojewicz od rzutu z bramki, Jeftić głową do Gytkiera. Ten szybko na prawo do Klubsia. Klubś! I obok bramki. Było blisko. Iwanowicz na lewo. Tutaj jest Grbić. Do środka schodzi Grbić. Podanie do Raso. Raso i słupek. Byłem przekonany, że to będzie
bramka zawodników z Podgoricy i będziemy mieli tutaj remis na ich stadionie pod Goricą. Bo chyba tak się nazywa ich stadion, jeżeli dobrze pamiętam. Bo nie, tak szczerze powiem, że nie sprawdzałem, ale mi się wydaje, że tak się nazywa ten stadion. Pod Goricą, dokładnie. Kurczę, dobrze strzeliłem. Rozmowa motywacyjna. Więc powiem, że jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ 4-0 w drugim meczu jest dobrze. I tutaj na boisko polecenia. Pokażcie więcej zaangażowania od razu. Klubś z lewej strony, ale Iwanowicz pewny w ślizg. I mamy rzut z autu. Będzie go wykonywał najprawdopodobniej Sechowicz. Jeftić. Bardzo dużo miejsca miał. Ale obija obrońcę i mamy ponownie rzut z autu. Sechowicz. Raso zbiera tę piłkę. Raickowicz. Do Grbicia. Grbicz. Czemu nie wypuścił tam napastnika swojego? Teraz to zrobił, ale Sechowicz był na posterunku i zebrał tą piłkę. Buducznost z prawej strony, rzut rożny. Raickowicz. Co się dzieje? Gdzie jest piłka? Nie w naszej bramce. Bozowicz, Roganowicz. Podanie do Grbicia. Ale wszystko części Mohika. I zawodnicy z Podgoricy mają rzut z autu. Grbicz, Perowicz. Znowu Grbicz przy piłce. Znowu oddaje Perowiczowi Bozowicz. Ale ten strzał był tak słaby, że Van der Hart bez problemu to łapie. Dajmy troszeczkę szybciej, bo ten mecz tak trochę nudny się stał. Znowu akcja gospodarzy. Raso, Rajckowicz. Sobocińskiego ten wybija. Ale przejmują nadal zawodnicy z Buducznost. Krstowicz. Utrzymują się bardzo długo przy piłce. Iwanowicz. Fartem odbił przez chwilę Mohika, ale Van der Hart na dwa razy bronił ten strzał zawodnika z Podgoricy. Rzut wolny. Iwanowicz. Bozowicz. Poprzeczka. I dla nas na szczęście nie ma bramki. A zawodnicy z Buducznost mogą naprawdę pluć sobie w brodę, że to nie wpadło. No to była chyba ich mieli dwie fajne sytuacje według mnie w tym meczu. Oprócz tej, co przed chwilą. 66. minuta, więc zróbmy zmiany. Niech wejdzie Puchacz, który na szczęście z nami zostaje. Marchwiński za Jefticia. I może Unai Garcia za Sadkę. A, no tak, bo klub w pierwszej połowie strzelił. Dobra. Zapomniało mi się. Puchacz od lewej strony. Gojak, Puchacz. Przerzut, ale Roganowicz przeczytał to wszystko. Grbicz, znowu Roganowicz. Oddanie do środka, Milić. Piękna prostopadła piłka do Perowicza i Van der Hart broni. Bardzo dobra interwencja naszego bramkarza. Uchronił nasz zespół przed pewną stratą bramki. I znowu pięknie wyszedł na piąty metr. Złapał dośrodkowanie z rzutu rożnego. I zabezpieczamy nadal wynik. Tiba, Sadka i mamy 2-0. Ładna bramka z główki. Nie, chyba nie trzeba jej oglądać. Lecimy dalej. Buducznost raczej nie odrobi. Może jednego gola strzeli. I to może już nawet niedługo, ale Mohika, piękny ślizg. Amaral. Długie podanie do Gytkiera. Gytkier! Ale Dragojewicz tam obronił nasz strzał. I mamy rzut rożny. Amaral. Ale Grbicz wybija główką tą piłkę. Mić. Pięknie odrybował naszego obrońcę. Mić. I o mały włos byśmy my nie mieli bramki samobójczej. Jeszcze zmotywujmy. Pokażcie więcej zaangażowania. Może się uda. No, zadowoleni z siebie. Jakbym widział typowy klub z Polski. Mają 2-0. To już są zadowoleni z siebie. I nie próbują. Sadka, Tiba,
Na prawo tu jest Amaral, ale to jest ostatnia akcja meczu. Gytkier obok bramki. I koniec. Kończymy ten dwumecz z wynikiem 5-0, 3-0, 2-0 w dwóch meczach. Dobrze jest. Solidne zwycięstwo. Tak, kończymy odprawę. I tak najprawdopodobniej skończy się ten odcinek. Chyba, że... chyba skończymy, ponieważ mamy 30 minut. Dajcie znać tak na koniec, jak mnie słychać. Jak z komentarzem, czy po tym prawie półtora miesiąca przerwy jest nawet ok. I możecie mówić jakieś propozycje co do tej kariery i właśnie czy mam ją zaczynać od nowa, bo jak mówiłem, no trochę mam problemów z tym save'em z bety, czy po prostu ciągniemy to, męczymy się i zobaczymy co będzie. A na dziś, na teraz to na tyle. Zobaczymy się pewnie za tydzień, więc dzięki za oglądanie. Cześć i na razie.